Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, a oto przed wami nowa seria na kanale z gry Beyond Good and Evil, ale nie byle jakiego Beyond Good and Evil, ponieważ jest to wersja na 20-lecie właśnie tej oto gry. Nagrałem na kanał 7 odcinków z gry oryginalnej, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, to jest link do playlisty niepublicznej w opisie. Tam sobie możecie wszystko pooglądać. Te 7 odcinków, które nagraliśmy i zawsze chciałem tę serię dokończyć. Zawsze powiedziałem, że do tej gry wrócę, zawsze powiedziałem, że tą grę będę chciał przejść. Na kanale, że chcę, żeby było na kanale, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych gier, jakie powstały kiedykolwiek. Jak ja ograłem tą grę pierwszy raz i to było chyba z 5-6 lat temu, jakoś tak. Zrobiłem ją na 100%, znalazłem wszystko, co było do znalezienia, każdą perłę, zrobiłem zdjęcie każdego stwora itp. Itd. Po prostu ja się automatycznie zakochałem w tej grze. I jak usłyszałem, że wychodzi Beyond Good and Evil właśnie wersja odświeżona, mówię nie. Wiecie co? Nieważne jakie będą wyświetlenia, nieważne jak to będzie wyglądało, musi tak grać na kanale, to jest w ogóle bez żadnych dyskusji. I powiem wam szczerze, że dźwięki są takie same, a przynajmniej zbliżone. Mamy wersję językową, mamy oczywiście po polsku, co jest super, dialogi mamy po angielsku i włączymy sobie napisy oczywiście. Sterowanie mamy całe, będzie grał na padzie, bo nawet Steam mi sam powiedział, że hej, zagraj na padzie. Mówię okej, dobra, zagram na padzie. Wyśrubowałem wszystko na full. Bo wydaje mi się, że to nie będzie aż tak bardzo, wiecie, tutaj wyśrubowane, jeśli chodzi o grafikę, ale zobaczymy ogólnie, jak to będzie wszystko. Zmniejszymy sobie trochę głośność, zostawimy dialogi wyższe. Muzykę ściszymy, efekty dźwiękowe ściszymy, zostawimy sobie dialogi najwyżej, żeby było w postaci słychać w 100%. There we go, niech będzie. No i tak, chcę z tymi zmianami kontynuować, jak grać, no to się dowiemy wszystko. Panie i panowie, mi się wydaje, że ja tą grę pamiętam całkiem dobrze. Tak będzie faktycznie? Nie mam pojęcia, ale panie i panowie, zacznijmy w końcu Beyond Good and Evil po raz drugi na kanale. Nowa gra. O mój Boże, nie wierzę, że takie dostałem remaster. Nie wierzę w to. Tak szczerze nie potrzebowała zbytnio. Ale i wam kontroler na pewno by się przydał. Zobaczymy, jak to będzie się kontrolowało wszystko. Tutaj w tej grze nie mogę się doczekać. Wpuśćcie mnie do tej gry, już błagam. Generowanie systemu 4. Zobaczymy jeszcze jak z czasem ładowania oczywiście w tej grze. The gates of Hillis. This peaceful mining planet in System 4 is now completely encircled by the Dom's armada. Mm-hmm. General Keck, Supreme Commander of the Alpha Forces, would like to take this opportunity to address a final message to the population. Loyal Hillians. The impending battle will be a difficult one, but thanks to the Alpha Section. Oczywiście fabułę znam. Nie będę wam jej zdradzał. Będę reagował na tą grę razem z wami. Ewentualnie wam coś dopowiadał. Żebyście mogli doświadczyć tej gry tak samo jak ją oglądacie. Jeżeli nie widzieliście tej gry nigdy, o mój Boże, szykujcie się na naprawdę niesamowitą przygodę. Mhm. Akcja. Jest i nasza Jade. Go tell Paige. I'll take care of the shield. Mhm. Go. O, działa. Ale nie da długo. Jak się rachunków nie płaci? O, super. Najazd z kosmosu? No, świetnie. O, super. Nie! O,
jak to zajebiście wygląda. Wszystko w full HD, wszystko w 60 FPS-ach, stały. Po polsku, żadnych patchy nie potrzeba ściągać z jakiejś przemianych stron. To ci już ostatnio jest pierwsza walka. Okej. A, walka jest bardzo podobna do tego, co było kiedyś. Wow! Nawet niektóre chyba już ma nowe, to mi się wydaje. Nie wiem, czy jest nowy system walki, to tak całkowicie, ale... O, mi się kontroluje fenomenalnie. Ja ogólnie będę mówił wszystko, co zauważę, że się zmienia. O. Nie, kolego. O, dostanę chyba. Nie dostałem, jestem zajebisty. Okej. A, bo ich ratowałem teraz, ty potworów, okej. O! Ale nas teraz złapali. Co to w ogóle jest? Jest i Paige. Musimy przytrzymać, tak. Pyk. Tu się jakoś obija, jakoś specyficznie. Au. Powiedziałem, biega jak się rzucać, pewnie B? Nie, B są uniki, ale nie takie jakbym... Nie o takie mi chodziło uniki ogólnie. Tak, przytrzymamy sobie to. Udało się, udało się! Mówię, że teksty naprawdę są... Tam pierwszą osobę mogę? Okej, no staję w pieni, czy niestety. Bo nie wiem jak się tego, jak to dodżować. Nie pamiętam. Teraz, pyk! Mamy jedzenie, które możemy zjeść, ale mi nie pozwala gra z tego zjeść, czyli nie mam bzika do tego. There we go, udało się. Musimy nauczyć dodżować. Jak pająk, nie? Się zamknie. Jak pająk. I mamy chyba naszą pierwszą pełę. Pieszą z naprawdę wielu. Oj. Będę musiał przypomnieć, jak się ten te pełę zbija. Boże, jak kamera fenomenalnie działa. O Boże. I faktycznie, to jest pierwsza osoba? Nie, muszę się po prostu porozglądać. Myślałem, że to jest pierwsza osoba. Tak się możemy skradać. Okej. Okay. Jak się skradamy, klikniemy B z tego, co... Okej, okay. Dokładnie możemy robić takie przewroty. Tak jest. Okej, okay, czyli to musiałem zrobić, po prostu taki przewrót pod tym laserem. No tego Biga nie powiedziała. Jak się ogólnie to je? Y na przykład? Nie? Okej, czyli do góry. Dobra. Okej, okay. Rozumiem. Powiedziała, że nie jest głodna, bo mi się wydaje, że kupiłem to dwa razy. Jak on zajebiście wygląda. Okej, jej. Una perderamis. Bueno, Yid, but be careful. I did a checkup on you after your fight, and I noticed something got inside your psycho karma. Czyli coś jest z nami nie tak. Ile PL jest w tej grze? 88. Wow. Nieźle. Patrol 21, all's clear. You may go up without fear.
I ogólnie możemy też rozmawiać z postaciami, nawet jeżeli gram tego nie powie. To na przykład mam możemy dać się rozmawiać. Dzięki za pomoc. Nie musi mi pani dziękować. Ochrona wszystkich mieszkańców Kilis to obowiązek oddziału w Alfa. Page, cześć. Jeszcze raz dzięki, potrzebuję żegnajki. Jeżeli na przykład postać jest za nią nas, którym jesteśmy, tak jak widzicie, Page ma półtora serduszka, możemy dać mu jedzonko, żeby się uleczył, ale nie będziemy mu teraz dawać, bo to nie ma sensu. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Jeśli mam być szczery, to trochę się martwię, Jade. Doms wciąż atakują, coraz bliżej, coraz mocniej. Okej. Okay. Musimy doczytać po prostu ich kwestie, jeżeli z nimi rozmawiamy w normalnym moim głosie. I nie bym próbował udawać ich głosów. Striking the civilian population. Luckily, our elite forces have once again arrived in the nick of time. I'm coming to you live from the Southern Lighthouse shelter. Here is where some of the children whose parents have been captured by the Doms have been taken in by two devoted and courageous Hylians. Miss, a word for our listeners. Yeah. Well, you guys are not what I call as fast as a speeding bullet. Keep doing nothing. And next time, there'll be nothing left here to save. Cut! Hey, Pop, stay zen. Don't get your snout bent out of shape. All right, boys, that's a wrap. Pack it up! To mnie zastanawiało zawsze. Odlecieli tą rakietą, ale potraktowali nas ogniem. Aha. Oho. O, super. Mają serum na to, co mi się dzieje, czyli to nie jest pierwszy raz, kiedy tego coś się dzieje, nie? Aha. Coś nam do głowy weszło, ewidentnie. Bardzo niedobrze. Jak ten pies super wygląda! We're sitting ducks for every Vorax in the area. What a pessimisto! Your faithful servant Secundo has found the answer to your money problemo. Secundo, we're stuck here. No hovercraft, no shield. Optima has cut off the power. The account is empty. Units, you want units? You come to Secundo, mia bella. Listen to this. The director, Senora from the Science Center, wants a collection of all the animals on the planet. No, to mówię. She pay you dinero for any photo you send with little animal on it. Mira, that beast, for example. You take picture of it and tenga, mucho units. Even your perro interest them. Not another one of your harebrained plans, Segundo. Then I have to recheck your circuits. Who could possibly be interested in that kind of thing? We're in the middle of a war, son. You understand nada, bacon bread. Peczko, boczko. This is mucho importante. Yet, you go get your camera back, and we'll see if Secundo has pepperoni on his processor. Ciao. I found your camera, Jade. I put it right over there. Dzięki wielkie. Ogólnie, o, to super wygląda. Ogólnie Secundo jest takim, wiecie, stereotypowym, takim właśnie Włochem, na to by wychodziło, to mi się wydaje. I ogólnie, jak włączałem grę, to była wiadomość od Ubisoftu, że ta gra ma swoje lata, ma 20 lat. I wiele takich nawiązań, czy właśnie żartów jest już po prostu takich krzywdzących i stereotypowych, więc trzeba mieć to na uwadze. There we go, dzień dobry. Mamy kamerę. O Boże, jak to super działa, no nie wytrzymam. I myk. Adalia Octopunctata. Hi Jade, I see Secundo already talked to you about the job. The war is taking its toll. We need a complete inventory of all species living on the planet. Thanks for the picture. Good luck. Tak, i ogólnie tutaj zbieramy rolki. Jak widzicie, mamy tutaj rolki. When you've reached 8 pictures, you can download a digital zoom. Tak, właśnie, dokładnie. When you've reached 8 pictures, you can down. Tak. I z każdą rolką będziemy dostawać coś innego. Potem będziemy dostawać chyba same perły, jak pamiętam. Także, no, a jak na razie pozwólcie mi się tu porozglądać, bo mój... Mój Boże. Wybrać, okej, mamy płyty, mamy perły, jak widzicie. Płyty ogólnie, płytami zapisujemy grę w taki specyficzny punkt. Nie możemy na przykład sobie zatrzymać tutaj.
i zapisać grę. Nie, nie, nie. Musimy znaleźć specjalne punkty, gdzie możemy grę zapisać. I no. Czy ja zrobiłem zdjęcie? Ogólnie... Już wam coś pokażę. Człowiek też się jako zwierzę zalicza oczywiście. Homo sapiens. It's going very well. Good hunting. 200 pieniędzów. O. Okay, Yid. I transfer the dinero to the stinking Optima service. I będziemy mieli chyba tarczę z powrotem, nie? Mhm. Nice. Jade reporting. Oh, Boże. Pokaż mi, jak to ognisko wygląda. Znaczy ognisko, ten piec. Sprzyj to ognisko tak naprawdę. O mój Boże. Guys. Ja nie wierzę, że taka jest zremasterowana. O rany. Co my tutaj mamy? Dzień dobry. Oczywiście, że to wezmę wszystko. W ogóle jest dużo rzeczy, które możemy znaleźć. Możemy w to kopnąć, tutaj mamy. O, kolejny Starcross, co znalezienia do wzięcia. Czym tutaj biegamy? Okej, okay, prawym triggerem, spoko, to w sumie logicznie. Przejdziemy się po tym całym domu tutaj. Tu na razie nie będziemy na zewnątrz wychodzić, bo tu się wychodzi na zewnątrz. Musimy jeszcze tutaj pozwiedzać, bo naprawdę chcę zobaczyć, jak wygląda na przykład pokój Jade przede wszystkim. O rany. Jest pies o nasz kochany, który ma K-bobsy, z tego co pamiętam, się nazywały. Tu jest pokój Page'a chyba, z tego co kojarzę. Good thing we got the alpha sections to protect us. Be brave. We gotta stay strong. No powiem ci, nie wiem, czy mamy się z tego z czego cieszyć, bo ja pokonałem te stwory tutaj, które były, wiesz? Nie alpha sections. To jest bardzo ważne, żeby to znaleźć. Bo to nam powiększy zdrowie. Okay, digitalization terminated. Fajnie to wygląda. Mój Boże. Miał teraz czy serduszka, dlatego warto się właśnie po tym domku tutaj na samym początku porozglądać, bo tutaj naprawdę fajne rzeczy są do znalezienia i zebrania. Tu się pieskowi też musimy zrobić zdjęcie. Wszystkiemu, co znajdziemy, musimy zrobić zdjęcie. I też sobie też się rozglądam, bo chcę zobaczyć, czy są może jakieś easter eggi. Bo oczywiście mogą być easter eggi w wielu, wielu miejscach, także... Przydałoby się, wiecie, znaleźć to wszystko. Na razie po prostu podziwiam, jak to wszystko po prostu świetnie wygląda. Tekstury w HD, wszystko w ogóle tak super wygląda. No, nie mogę się napatrzeć, jestem mega szczęśliwy. There we go. Canis. Superb specimen. I'll file it. Stówka za pieska. Mamy 3, okej. Okay. Teraz pójdziemy sobie na górę. Bo na górze to coś mamy do ogarnięcia. Do sfotografowania. No i chcę zobaczyć ogólnie, jak wszystko tutaj wygląda. Ale Jade... Powiedziałem, żebyś szła w prawo. O, there we go, dziękuję ci bardzo. Teraz tak, tu będziemy mieli chyba Woraxa do... A nie, tylko te ptaki. Jejku, jak to pani... No nie mogę się napatrzeć, no. Ja wiem, że giguję, ja wiem, że nerduję, ale wiecie co... Wiecie co... I fucking love this game, okej? Okay? I sobie z tego taką seję, że on w pięty pójdzie. Tyle mam do powiedzenia. Nie mówię, że nie będę musiał zmienić sobie osi Y i X, bo mnie trochę denerwuje. Sterowanie. Czy coś mogę pozmieniać? Dalej, nie. Ogólne. No i muszę się nie da zmienić. Oryginalne sterowanie, ale jak to zmieniać? Aha, oryginalne sterowanie w sensie, że ten... Jakie było oryginalnie w grze, dobra, przyzwyczaję się może jakoś. No, patrz. Mam cię! Laius Albus. Seagulls, well done. Nice. Jeszcze 4 zwierzaki, będziemy mieli rolkę ulepszoną. A możemy sobie pójść tutaj, jak pamiętam, obrócić się w drugą stronę, ponieważ tutaj, na dachu, jest kolejny... jest ta foka.
jest foka do sfotografowania. Tylko nie wiem, czy mi chyci tym aparatem bez tego zooma tą fokę. Musimy zobaczyć, musi ona przejść dookoła. Chyci? Nie chce chycić. Ale może się uda, zobaczymy jak tutaj będzie jeszcze raz przechodzić, bo widzicie, mam nadzieję tylko pół, na pół zooma. Nie, nie chyci nam tej foki, okej. No to skoro nie, to my, czy my tutaj mamy jakiegoś wojaksa właśnie do sfotografowania? Chyba nie, wojaksa będziemy mogli się sfotografować, jak będziemy z nim walczyć. Wow, tu na dole wszystko widać. I love this game. Mówcie co chcecie, ja tą grę absolutnie uwielbiam i zrobię z niej serię, czy wam się to podoba, czy nie. Mimo, że wybraliście tą serię jako drugą właśnie po Raymanie, żeby zagrać. Także mamy Raymana, Beyond i będziemy mieli jeszcze jedną serię na kanale, którą będzie Crysis. Także będziemy mieli dwie takie gry, w sumie do siebie trochę podobne, przygodowe i Crysisa na kanale. Dzień dobry. Dawaj to. Aha, ta. Się Wolf nazywa. Jak on szczeknął trzymając to? Chodź tutaj. Typie. Chyba zebraliśmy wszystko już w tym domu. Może coś pominąłem. Jeżeli coś pominąłem, tutaj będzie i tak w przyszłości, więc się muszę przejmować. Ono tutaj. Ono tu. Ono tu. Mam cię. O, dostałem się zdjęcie za zabranie mu ten. K-popsów. K-popy, no. K-popy są fajne, bo nieważne, mamy serduszek, one uzupełniają nam zdrowie na full, więc są zajebiste ogółem. Sejo, jeszcze. There we go. Priodontes campestris. A field armadillo. They're becoming very rare. Celnik, co? 350 jednostek już mamy. Jednostki to jest oczywiście waluta w tej grze, to nie muszę chyba tłumaczyć wam. Czy też jest się homo sapiens, bo to jest taka niebieska, ale nie, chyba to będzie homo sapiens, nie? Tak, okej. Okay. Oh, this looks awesome! Tacza włączona. Pies poszedł spać w koleje. Okej. Okay. Zachodzi pomału słońce. Jak zresztą widzicie, my sobie pójdziemy tutaj, bo tu mamy chyba do sfotografowania jeszcze jedną rzecz. Jeżeli dobrze kojarzę. Jestem ciekaw, czy tutaj jest na przykład więcej zwierząt, czy jest dokładnie taka sama kompletnie jak była. Czy ty jesteś człowiekiem? Halo? A właśnie, był jeden dzieciak, który był kozą, nie? Tak, to ogólnie jest typ dnia i nocy. Także jeżeli pamiętam dobrze. To mogę sfotografować? Tak, oczywiście, że tak. To są świetliki. Lampyris campestris, ok. Lucioles, wonderful. Świetliki. Pewnie 1000 na koncie mamy, dają. Jeszcze mamy chyba 2 do sfotografowania i będziemy mieli full. Jak się w ogóle odpala to nasze... nie. Zwierzęta. Nie, 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 nie to chcę odpalić. O, tak się to odpala, ok. To mamy nasz aparat właśnie i tu możemy zobaczyć album. Możemy wyczyścić. Tam nie jest potrzebne. Zwierzęta. O, jeszcze 2, okej. Okay. Fajnie to by nie działa, zawsze mi się podobało. Pierwszy odcinek oczywiście będzie dłuższy, ponieważ chcę się tą grą nacieszyć mimo wszystko chwilę. Jeden był dzieciak, który był kozą, ja to pamiętam. Tylko trzeba iść i mu zrobić zdjęcie w takim razie, żebyśmy mieli go, wiecie, odhaczonego, żebyśmy... O właśnie, ty kolego. Ty jesteś homo sapiens, nie ma opcji. Kozą. There we go. Capra sapiens. The inventory is coming along. Thanks again. Zrobimy zdjęcie Page'owi, bo to jest świniok. I dzięki temu będziemy mieli całą rolkę gotową jedną. I będziemy mogli iść na górę, tam temu zrobić zdjęcie. Aaa, it's all coming together. Oh yeah. Oh yeah, it's all coming together. Hell yeah, brother. Hangar. Co mamy w hangarze? Jest tu Page gdzieś? Tutaj jest. Warsztat Page'a. Musisz strzelić fotę? Taką po prostu teraz? Mogę. Sas! Page jest sas.
Ta sapiens. Thanks again, Jade. 600 za niego, damn. Okay, your roll of film is finished. Nice. Bravo, Jade. I'll send you the zoom. And I'll recharge your film. Mhm, Nowa Jorka. I mamy nasz kochany zoom. Można aż daleko przybliżać. Yep. You just got one of them M discs. Might be another job for Jade Reporting and Company. If you can read it now, and give me a chance to adjust this stupid decoder player that refuses to obey its master. Gotcha. There we go. Nice. Dobra, bo tam włóż M disk. Coś tu jeszcze skakało. A nie, to te śrubki, które on tutaj rzuca. Okej. Okay. Mamy M-Dysk właśnie. Dzień dobry. Na M-Dysku są ogólnie informacje i... Brawo, Yid. Używamy ich właśnie do zapisu, to ma być zapis gry. Mamy Pandę Castellac. To odczytajmy właśnie dysk o nazwie Pandę Castellac. Trzeba trzymać. Hello, miss. I've been commissioned by Mr. de Castellac. This war is a catastrophe for us all. Mr. de Castellac would like to entrust a very delicate mission to you. Okay. If you accept, please make your way as soon as possible to the ancient mine on Black Isle, located on the other side of town. Mm-hmm. Having completely understood the enormous risks involved, Mr. de Castellac plans to reward you generously. See you soon. Okay, no dobra. No to się stawimy chyba. You know this de Castellac guy? Huh? Can't go there, Jade. Smells like a trap. It's too dangerous. Are you loco? We need some dinero to protect us from those thinking dance. Don't you worry, Paige. Everything will be fine. If you want, I'll go alone. No, no. It's just... Okay, we'll go together. But I'm sticking to you like bees on honey, whether you like it or not. Segundo, check over this computer and download a complete version of your OS. You'll be able to take a look at it, Jade. As for me, I'll try to get that stupid hovercraft up and running. Okay. I'm here. Why is this whole place in trouble? Okay. Okay, it's working. We are once again connected with El Mundo Exterior. Okej, okay, czyli telewizja działa z powrotem, okej. Okay. Ale jako, że my mamy zoom, to musimy się wrócić i zrobić zdjęcie tej foce, która jest na naszym dachu z jakiegoś powodu. I będziemy mieli wszystko gotowe. Tu musimy iść do Page'a właśnie naszego poduszkowca, który się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć po prostu jak się będzie nim jeździć. Będzie ciekawe doświadczenie. I ja wiem, co za chwilę spotkamy, ja wiem, gdzie za chwilę tym poduszkowcem pojedziemy. Wiem. Mamy na Czarną Wyspę jechać, no nie? Tam do no, na Czarnej Wyspie, tak, Black Island. Ale pojedziemy jeszcze w jedno miejsce. Jedno z moich ulubionych miejsc i ulubionych miejsc w sumie nie tylko moich, tylko że też ludzi, którzy grali w tą grę. Ogólnie community właśnie Beyond Good and Evil, także... Tam zajmie długo, żeby tym zrobić zdjęcie. Mam taką nadzieję. Musimy znaleźć wyjście w ogóle stąd tutaj, okej, okay, o. I... Czy się uda zrobić tej foce to pieprzone zdjęcie? No, powinno się udać. Bo to jest za muzyka. Miasto nie do zameldowania, okej. Okay. Czyżby? Mamy cię! Aha! Lutra Erecta. I tu jest 1000 za nią, dlatego się właśnie opłaca. I zrobić zdjęcie na przyszłość, nie? Okej! Okay. Panie i panowie, idziemy do naszego poduszkowca. Idziemy działać. Ogólnie z tego co pamiętam, kamerą nie dało się tak zbytnio obracać w taki fajny sposób, jak da się tutaj. Kamera była bardzo słaba w oryginalnej grze. Toporna po prostu. A tutaj naprawdę aż przyjemnie się działa, szkoda tylko, że nie mogę osi Y i X zmienić, ale to nie szkodzi. Poradzimy sobie. Idziemy do naszego poduszkowca. Poduszkowcem się ogólnie różnie działa, różnie ogólnie jeździ i pływa. No ale zobaczymy jak nam pójdzie to pływanie. Tak, to mam ogólnie rzeczy, które musimy zabrać. Są ważne. Mamy dopalacze. Mówię takie nitro. No nie przenośne można powiedzieć. A tu mamy zestawy naprawcze, które też są ważne. Well done, Yid. Hell yeah. POD, tak jest.
jeszcze było? Nie. Okej. Okay. Cześć, Paige. Co tam? Sekunda, to jakieś te są. Aha, tylko jakim zdjęciu zrobić tak, żeby jak wyskoczą? Mam cię! Nic nie widać, ale wiecie co? Nie, tylko nie będę czytał. Jezus Maria. A live dipnoi. Impossible. A, widzisz. Ktoś tu jeszcze jest. Nie, chyba tylko to, nie? Chyba tylko tej ryby. Chociaż nie wiem, czy tu nie są dwie przypadki różne ryby. No clue. Paige, jak tam? Doładujesz poduszkowiec. Akumulatory zdechły. A ten głupi generator trafił szlak. Możesz już zacząć się ruszać prądnicą. Zaraz przyjdę pomóc. Okej. Need a hand? Tak. Jestem słabą dziewczyną, proszę mi pomóc. Jade Reporting and Company needs to fill its piggy banks. No. Yeah. Woo. Nice. Nawet poduszkowe dostałem osiągnięcie. Kozacko, możemy iść. Możemy jechać. Możemy płynąć. Okay, let's go. I guess we better head straight for the Mamago garage. O Boże, tu się dalej beznadziejnie steruje. O kurje. A muszę gałkę do przodu dać? Okej, myślałem, że będzie można TGM tym sterować, ale nie. Po co? Absolutnie. Zobaczmy, jak wygląda woda. Ten trigger działa? Widzicie, działa, funkcjonuje, tylko jakoś tak dziwnie to działa. Wyzwanie ukończone, o proszę bardzo. Ale to widać na nagraniu. Okej, okay. Dzięki. Miło, fajnie. Aha, czyli nie mam tak cały czas tego busa, tylko tak. To chwila mogę go użyć tylko. Okej, okay, może dlatego, że mam ten buduszko jest zepsuty? Zobaczymy, musimy do tego garażu przed nami dopłynąć. To Mamago. Mamago. No iż. Trafił szlak. Uwaga. Mamago garage. You know. When your mama won't go, you know. Come Mamago garage. And so. Hey man, what seems to be the problem? I'll go ahead and tow you to the Mamago garage. Mamago! Hey, it works! Yeah, works to sucker in the client, all right. Mm. Hey man, what seems to be the problem? Oh my Boże. Rastałańskie hipopotamy, to jest to. Jestem nosorożce, przepraszam. Yep, it's starting to smell like smoked bacon in here. Okej. Okay. Twojego znajomego też potrzebuję, uśmiechnij się. Pięknie. Rhinoceros sapiens. Okej, okay, I've added it to my archives. 3600. Jest jak źle. Nie powiem, że nie. Dzień dobry. Cześć i sam. Yo, Jade! Dobrze znowu ci wiedzieć. Już zaczynałem się martwić. Te meteoryty tam spadały zeszłej nocy też koło ciebie. Mam nadzieję, że zdążyłaś się ukryć. A jak szkraby, całe zdrowe? A ta nowa, jak sobie radzi? Było trochę gorąco, ale wszystko skończyło się dobrze. Dzięki i sam. A przy okazji dzięki za podesłanie tego holownika. Co ten problem, Jade? Trzeba pomagać sąsiadom, co są potrzebie. Okej. Okay. I te spadające meteorytów? Nawet nie chcę o tym gadać. Pewien cały towar poszedł z dymem. Ta wojna to kompletna katastrofa. Mogę zrobić małe zakupy? Ja to sprawa, Jay. Czuj się jak u siebie. Ale pamiętaj, nasza mamuśka przyjmuje płatność tylko w perłach. Właśnie. Oni tutaj kupują perłami się kupuje u nich. Oprócz tego, jednostkami się kupuje w tych maszynach. No. Get a load of that. A Dom's meteor just made us a new skylight. Look up there. O, ładnie, ładnie, nie powiem. Okej, okay, my właśnie chodzimy do środka, ponieważ musimy nasz poduszkowiec naprawić i na przykład tu mamy ścigacz, jak widzicie. Take a load off your film,
you're gonna kill yourself running around like that. You're gonna kill yourself running around like that. Tak, to sobie można ogólnie bardzo łatwo zaspoilerować, co będzie dalej, na przykład stabilator lotu. A tu mamy silnik kosmiczny, więc za 30 PL, więc łatwo sobie zaspoilerować wszystko. Ja zawsze co robiłem, to kupowałem sobie tutaj kebabce. Identification, ok. Ok, to kebabs will be 3 stars your energy. A box of Ameca Impulsor increases your vehicle's energy gauge by one wrench. Nie to kosztuje w ogóle? 500, nie, na razie kebabsy. Bo kebabsy się naprawdę przydadzą. Naprawdę się przydadzą, okej. Co my tu mamy? Starkosy. Starkosów nie potrzebuję zbytnio. Ale zobaczmy, jak kosztują w ogóle najpierw. 50. Całe jedzenie jest bardzo important dla nas aktualnie, więc będziemy kupować ile będzie. Co tu w ogóle jest? Co tego? Ej, przepraszam bardzo. Tego tutaj nie było. Jeżeli pamiętam dobrze. Jak znajdę screen ze starego filmu. Wiecie co? Dajcie screen na ekran aktualnie. Tego tutaj nie było. Tej maszyny tutaj nie było, jestem przekonana. Jeżeli była, to po prostu nie pamiętam. Co tu się w ogóle dzieje? Nie powiem, co to jest? Mój pager? Poduszkowiec. Czy ja mogę mój poduszkowiec kostumizować? Czy ja mogę ciuchy kupować może mogę kupować ciuchy tej Jade? Ile kosztuje to? A nie chcę wydawać na... Wiecie co? Ciul, bierzemy to. Faktycznie. Ty pozmieniał ten poduszkowiec coś? Nie wyjeżdżamy. Nie wyjeżdżamy. A gdzie ja mogę to zmodyfikować sobie ten? Ten poduszkowiec mój kochany. Halo? Wiesz postać, poduszkowiec? What? Może ja muszę być bliżej czy coś? Nie siadamy jeszcze, ale chcę zobaczyć, jak to w ogóle, o co tu w ogóle chodzi. Tak. Poduszkowiec jest mamuśki, wyposaż. Yo! On się kompletnie zmienia! Nie tylko malowanie, ale te przyspieszacze ma inne. Wiecie co? Yo! No nie wierzę. No tego się nie spodziewałem kompletnie. Wow, okej. Okay. Musimy to i tak kupić. I to w ogóle też jest w kolorach. Speedcraft motor. No problem. A speedcraft motor. I love it. Well done, Yeet. Nice. O kurje. O realny, dawno dzisiaj tak nie bawiłem grając w genu, nie uwierzę w to po prostu. Dzięki panowie. Damy radę. O mój Boże, I love this. Here we go. Ała. Killis. No nie wiem, że mogę być poduszkowce różne. No to będzie ciekawie. O, zapolotkować wszystko, odblokować wszystko. I cannot fucking wait. Aha. A tarcza nasza? Tak, to jest... O, matko jedyna! To jest pierwszy boss ogólnie w grze. A, teraz mam w niego szczęścia biegoni. Genialnie, nie powiem. Nie zawierzam. Doufaj, że nie zamierzam. Zniszczyć gnoja. I ogólnie jak strzelimy w inne łodzie, to dostajemy karę też. Nie, że trochę trzeba się pilnować, poważnie mówię. Stare gry mają coś w sobie takiego specyficznego, czego nie mają aktualnie te nowe gry. Ale cię zniszczę. W oryginalnej serii tutaj właśnie mi skaszowała gra pierwszy raz na tej walce. No, come on.
Gin! Gin! Yes! Łatwo i szybko poszło, nie powiem. Wąż morski dom. Nice. No. I teraz jak mamy naszego boosta, możemy cały czas boostować. No i teraz, rozumiem, teraz mogę ten sterować. W ogóle tak śmieszny ten poduszka jest wyglądany. Nie mogę po prostu się napatrzeć na niego. Okej, okay, ale my sobie wrócimy do naszego tutaj domku, ponieważ musimy zapisać grę, bo musimy kończyć dzisiejszy odcinek, panie i panowie. Na dzisiaj to będzie wystarczająco na pierwszy odcinek, mi się wydaje, że... naprawdę owocny pierwszy odcinek i mam nadzieję, że jesteście happy, że ta seria na kanale jest i że będziecie ją oglądać, bo naprawdę zaufajcie, jeżeli tej gry nie znacie, to nie mówcie, że nie interesuje mnie ta gra, nie znam jej, to mnie nie interesuje, dajcie jej szansę, naprawdę dajcie jej szansę, bo widzicie, jak ja jestem zajarany, a o mój po prostu pieruński Boże. Okej, okay, zapiszemy sobie gierkę. Jest, zapisywanie treści. I mamy gierkę zapisaną. O rany boskie. Boskie, rany boskie. Łejku, co się stało? Dziękuję za oglądanie tego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że wy jesteście zajarani na tą serię właśnie na kanale, bo ja jestem strasznie zajarany i nie mogę się doczekać, żeby po prostu wam tą grę w pełni pokazać. A na razie cóż, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i na razie cześć i pa pa.